Znalazłem najlepszą restaurację w Warszawie. Nie prowadzi jej ani Wojciech Modest Amaro, ani Karol Okrasa, ani inny znany kucharz z telewizji. Nie jest to też miejsce nagrodzone gwiazdką Michelin. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o Bezgwiazdek, czyli moim zdaniem najlepszej restauracji w Warszawie. Miłego oglądania! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jak wiecie ze wstępu, dzisiaj będzie o najlepszej restauracji w Warszawie. Odkryliśmy ją stosunkowo niedawno, bo podczas kręcenia filmu o najciekawszych knajpkach na Powiślu. Wtedy Bezgwiazdek tylko poznaliśmy, ale zdążyliśmy już tam wrócić, by utwierdzić się w przekonaniu o wyjątkowości tego miejsca. Szefem kuchni restauracji jest Robert Czupek, a zebrane doświadczenie w najlepszych europejskich lokalach nagradzanych gwiazdkami Michelin przekuwa na autorską kartę zmieniającą się każdego miesiąca. W Bezgwiazdek dostępne jest jedynie menu degustacyjne składające się z maksymalnie 6 dań i co miesiąc inspirowane innym polskim województwem. Robert Czupek wraz z zespołem na warsztat bierze dania zarówno bardzo popularne, jak i te całkowicie nieznane lub zapomniane i reinterpretuje je na swój sposób, korzystając z dobrych, lokalnych produktów od sprawdzonych dostawców. Takie są założenia tej restauracji, o których każdy może przeczytać na oficjalnej stronie internetowej. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak się one przekładają na praktykę. Zobaczycie relacje z pierwszej i drugiej wizyty, obie zakończone takimi krótkimi, osobnymi podsumowaniami, a także opowiem, jaki jest koszt takiej kolacji w tej restauracji oraz dlaczego uważam, że Bezgwiazdek jest najlepszą restauracją w Warszawie. Zaczynam. Mamy takie czekadełko, taki amuse-bouche. Antonówka z kalarepą w maślance z jakimś olejem. Wygląda jak taka galaretka. Spróbuję. A jest z chrzanem chyba. No ja czuję ten chrzan. Bardzo intensywny smak chrzanu. Trochę słodkie, trochę cierpkie, fajne. Dla Państwa serce naszego pieczywa. 4 chleby pieczone przez nas, 3 na zakwasie i 1 na zaczynie. Ten najjaśniejszy to chleb pszenny, jego pieczemy właśnie na zaczynie, czyli zostawiam kawałek ciasta, używam go na sufitzie jako starter. I 3 pozostałe są na zakwasach. To jest na pszenno-żytnim, kolejny jest z zakwasu żytniego i ostatni na zakwasie gryczanym. O. Do tego masło naszej roboty i olej rzepakowy poczony. Chleb pszenny świetny, masło też rewelacja. Koniecznie musicie zamówić, jak będziecie tutaj. Pierwsze danie, danie z historią. XIX wiek, wieś Lipiany, imigranci z Jugosławii i pity z Lipian. Tutaj w daniu zmodyfikowanym z serem kozim, takim kremem z koziego sera, suszonymi tutaj pomidorami, musztardowcem z dressingiem z suszonych pomidorów. Tutaj takie podpłomyczki. Jemy rękoma, podoba mi się to. Bardzo wyraźny kozi ser. Taki inny niż bym się spodziewał. I bardzo wyraźne suszone pomidory. Próbowałem już prawie wszystkich rodzajów chleba i póki co faworytem jest chleb pszenny oraz żytni. Drugie danie to zupa. Tradycyjna zupa z Dolnego Śląska, keselica. Pierwszy raz o niej słyszę. Są tutaj ziemniaki, jest prażona cebula, jest lekko wędzony twaróg i to wszystko jest posypane modrzewiem. Takimi sproszkowanymi igłami z modrzewiu. Ciekawe. Ten wędzony twaróg też lekko wędzony, więc jest trochę kwaśny, trochę taki wędzony. Też dużo fajnego wnosi. Cebulka chrupie. No, smakuje ta zupa jak biały barszcz. Z twistem, w sensie sam wywar, nazwijmy to, smakuje jak biały barszcz. Danie numer 3. Gołąbki krużewnickie. To są gołąbki tutaj w tej wersji z ziemniakiem, u mnie z dorszem solonym, polane palonym masłem ze szczypiorkiem i czosnkiem. Sonia ma wersję wegetariańską z osypkiem. Rewelacyjne jest to danie i muszę się przyznać, że ja za takimi tradycyjnymi gołąbkami raczej nie przepadam. Głównie ze względu na kapustę, która w tej formie mi nie odpowiada. A tutaj ta kapusta jest troszkę kwaśna. To już jest dla mnie fantastyczne. Jest taka bardziej chrupiąca. W środku są ziemniaki takie w formie puree i u mnie ten dorsz. Świetnie się to się łączy ze sobą. Chyba najlepsze danie. Danie numer 4, czyli war z lepincami, czyli bulion wywar z pierogami. Bardzo się cieszyłem. Nie wiedziałem, że to będzie to. Ja mam wywar z pręgi wołowej z olejem z lubczyku i do tego są właśnie takie pierogi, kołduny. U mnie z mięsem z ogona wołowego. U Soni są pierożki z bakłażanem. I papryką. Wywar jest z pieczonych warzyw. Uwielbiam kołduny, uszka i tak dalej. Więc spróbuję. Święta są w tym roku wcześniej. Chyba smakuje. Najlepsze pierogi w zupie, jakie jadłem kiedykolwiek. Ciasto delikatne. W środku pyszne mięso, ale nie takie suche, jak czasem bywa właśnie w kołdunach, tylko soczyste. No i wszystko w przepysznym wywarze. Wow. No rewelacja. Najlepsze danie znowu. Przedostatnie danie. Pieczona pręga wołowa. Posmarowana taką pastą z czarnego czosnku. Poniżej są grzybki. Tutaj szczypiorek czosnkowy, te kwiatki. Ty masz seler pieczony. Reszta jest taka sama. Wow, to się rozpada. To jest takie
chyba długo pieczone mięsko. Powinno się rozpływać w ustach. Pachnie nieziemsko to danie. No mięso rewelacja. Czarny czosnek też fajnie tutaj zaznacza swoją obecność. A grzybki? Świeże grzybki. Teraz już jest sezon na nie. Świetne danie. To moje mięsko dość tłuściutkie, ale bardzo smaczne też przez to. Ostatnie danie. Deser zamknięty jest w dyni. Obok są też peski z dyni. Oczywiście są to rzeczy jadalne. Generalnie w tym daniu stanowią raczej dekoracje. I w środku są dwa kremy. Jeden z kukurydzy na żółtkach, a drugi z dyni z dodatkiem białej czekolady. Te kremy oddzielone są orzechem maskowym. Na górze jest chyba ten z kukurydzy. Tak po kolorze stwierdzam. Nie spodziewałbym się, że krem z kukurydzy i krem z dyni na deser może być tak pyszny. To też jest słodkie, jednak wyczuwalne. Są tutaj też kawałki tej dyni w ogóle w środku, także to też jest ciekawe. Nie kręć, spróbuj. Kuchnia autorska inspirowana kuchnią Dolnego Śląska w Bezgwiazdek spisała się rewelacyjnie. Jeszcze te pierwsze dwa dania były takie no dobre, no smaczne, no fajne, wszystko jakby super, ale bez jakiegoś takiego wow, a później cztery kolejne to po prostu mózg wybuchał. Tak pysznych dań dawno nie jadłem. Naprawdę nawet powiedziałem Soni w pewnym momencie, że te dania sprawiły mi jakby więcej takiej smakowej radości niż u Atelier Amaro, gdzie jakby była ta otoczka i generalnie były bardziej te dania zaskakujące, za to tam się płaci. Tak tutaj jakby ten taki sam fan z jedzenia był dla mnie jeszcze większy. Bardzo mi się podobało, nie tylko pod kątem kulinarnym, ale też w ogóle całościowym. Jeżeli chodzi o jedzenie, to ja zamówiłam sobie opcję wegetariańską. Była bardzo ciekawa. Były dania, które moim zdaniem raczej w tej mięsnej wersji są ciekawsze. Na przykład ten bulion z kołdunami, który jadł Maciek, wydaje mi się, że pewnie ta mięsna wersja była ciekawsza. Na przykład ja miałam gołąbki z wędzonym serem i myślę, że właśnie ta wegetariańska opcja z wędzonym serem była lepsza niż ta z rybą. Szef kuchni oraz inni kucharze przynoszą nam dania do stolika, opowiadają o nich. Jest ładnie, jest elegancko, ale nie jest w żaden sposób nadęta atmosfera. Wszyscy są tacy bardzo wyluzowani, mili, uśmiechnięci, tacy na luzie. Leci jakaś taka rozrywkowa muzyka, nie jakaś, nie wiem, klasyczna powiedzmy. Więc to jest taka właśnie knajpa, która jest idealnie wyważona pomiędzy taką elegancką restauracją, czymś takim ciepłym, domowym, gdzie się po prostu czujemy na luzie. Jestem jak najbardziej na tak i mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś wrócimy. Tak nam za pierwszym razem w Bezgwiazdek smakowało, że postanowiliśmy odczekać kilka tygodni i wrócić tutaj na kolejne menu. Dzisiaj jest ono wyjątkowe. Zawiera 6 pozycji, które według gości restauracji były najlepsze w ostatnich 16 miesiącach w Bezgwiazdek. Jest 16 województw w Polsce, więc było 16 miesięcy i wybrano 6 najlepszych. Zamówiliśmy wersję mięsną, wersję wegetariańską. No i zobaczymy, co to będzie. Mamy tutaj taki amuse-bouche. W wersji mięsnej są to ziemniaki ze słoniną i szynką taką dojrzewającą na górze. A w wersji wege to są ziemniaki z palonym masłem. Fajnie to wygląda. Te duże ziemniaki są w ramach dekoracji. Smakuje trochę jak takie filet z boczkiem, ale w takiej chrupiącej skorupce. Pierwsze danie to kwaśnica z musztardowcem, tartym oscypkiem oraz obwarzankiem. Ta kwaśnica taka troszkę nietypowa, no bo w formie takiej zupy krem w zasadzie. Nikt tego nie powiedział, ale domyślam się, że to jest małopolskie danie, tak? No bo i oscypek, i kwaśnica, i obwarzanek. Jest kwaśnie, jest ten wędzony smak. No i wypiekane na miejscu obwarzanki. Chrupiące mocno, ale zupa fantastyczna. Danie numer 2, czyli pączek wypełniony pire z dyni oraz gęsiną. Słodkie ze słonym. Mój pączek jest taki sam, ale tylko z zewnątrz, ponieważ w środku ma marchewkę. Połączenie mięsa z pączkiem nie jest mi obce, bo wiele razy jadłem na tłusty czwartek pączko burgery, więc nie jest to, że dla mnie aż takie zaskoczenie, no ale to jest naprawdę przepyszne. Warto tutaj przyjść chociażby na to. Danie numer 3 to smażony sandacz podany z grzybami. Tutaj są rydze, są kurki, podgrzybki, nie, borowiki oraz sos z jagód. Także takie ciekawe połączenie. A u Soni zamiast sandacza są buraki, które absolutnie nie wyglądają jak buraki. A to na pewno buraki? Burak. Ciekawe połączenie ryby z jagodami. Te jagody o wiele lepiej łączą się z grzybami jednak. W przypadku tej ryby to czuć, że ona była smażona, jest dość tłusta. Czwarte danie, czyli fujarki pastusze. To są te fujarki. Jest to ciasto cygaretkowe, wypełnione musem z grzybów, a tutaj jest pianka z grzybów bodajże. Powiedziano nam, żeby jeść to osobno, żeby nie zamaczać, bo tak jest odruch raczej. Ponoć to ciasto może nasiąknąć tą pianką. Wygląda jak cygaro. Ciasto jest bardzo kruche. Mus grzybowy smakuje jak taki farsz do krokietów, ale ma inną konsystencję. Jest to konsystencja
kremu właśnie, ale jaja. To jest mega grzybowe. Taka grzybowa esencja. Zresztą ta fujarka też. Bardzo mi smakuje. Ja kocham grzyby, chyba bardziej niż Maciek. To jest pyszne, ten mus jest tutaj po prostu mega. A to jak się pije, to tak jakbyśmy nie spodziewamy się tego, co zaraz próbujemy. To bardzo fajne danie. Póki co jest to dla mnie na pewno najbardziej zaskakujące danie. Przedostatnie danie, czyli u mnie sarna. Pięknie ona się prezentuje. Ten taki czerwoniutki wręcz, no jaki to jest kolor? Burgundowy? Mhm. Wręcz burgundowy kolor. Bardzo mocno do mnie przemawia. Do tego jest cykoria, a pod cykorią są porzeczki. Tutaj są czerwone porzeczki i do tego jeszcze jest sos czekoladowy. U Soni z kolei no nie ma sarny, jest cykoria i są kasztany też. Dobre. Mięso pierwsza klasa. Ten sos się jakoś nie narzuca mocno. Jest raczej dopełnieniem mięsa, a nie czymś, co przesłania to mięso. Ale już jest bardzo dobry, taki głęboki. Nie jest absolutnie słodki. A, to cykoria świetna. Taka trochę gorzka. Trochę przez te porzeczki, które ją opatulały. Kwaśne. Jakiś alkohol też czuję. W sumie powtarza się to co ostatnio. Czyli ta druga połowa menu jest ciekawsza moim zdaniem. Obok tych fujarek ta sarna to najlepsze danie dzisiaj zdecydowanie. Przed nami jeszcze deser. Póki co czyszczę talerz z sosu, który był fenomenalny. No i finał, czyli deser. Jest kruszonka, jest mus z dodatkiem modrzewia, jest czekolada z dodatkiem sosny bodajże i jadalna szyszka. Ciekawe bardzo. Ten mus na samym dole jest zimny. Jak trochę jak lody. Bardzo dużo takich leśnych smaków. Naprawdę bardzo ciekawe. Nie jest chyba aż tak pyszne jak ten deser ostatni, ale jest o wiele bardziej intrygujące i zaskakujące. Na takiej samej płaszczyźnie smaku, nie? Bo tam było to zaskoczenie wyglądu, a tutaj jednak ten smak jest bardzo zaskakujący. Do rachunku dorzucane są coś w rodzaju pralinek. Tutaj jest taka jedna, która już mnie zaskoczyła, jak ją wcześniej złapałem, jest zimna i miękka. Zimna i taka, takiej konsystencji plasteliny. Jest mocno czekoladowa, ale jakimś takim posmakiem kwaśnym. To jest tartaletka ze słonym karmelem chyba. Bardzo karmelowa, nutka soli. Galaretka bodajże z jeżyn. Właśnie także wykręca. Wykręca twarz. Druga wizyta w Bez Gwiazdek zrobiła chyba na nas ciut mniejsze wrażenie niż ta pierwsza. Może właśnie dlatego, że była druga, no i wiadomo. No a może ze względu na formę samej kolacji. Tym razem nie był to spójny kulinarny przejazd po jednym województwie, a wybór gości restauracji, wybór tych 6 najlepszych dań, jakie były podawane na przestrzeni ostatnich 16 miesięcy. Było więc bardzo różnorodnie, ale czy rzeczywiście były to najlepsze dania? No, jeśli tak, no to te dania z września, te dania z Dolnego Śląska śmiało mogłyby się pojawić też w tej karcie. Warto jednak pamiętać, że jest to rodzaj plebiscytu i wiele osób głosowała po prostu na te dania, które no jadła. Gości, którzy byli każdego miesiąca w Bez Gwiazdek jest bardzo mało i większość z nich nie miała takiej skali porównawczej. Brakowało mi też takich szerszych opowieści o każdym z podawanych dań, tak jak miało to miejsce właśnie w czasie wrześniowej wizyty. Wtedy obsługa restauracji w bardzo obrazowy sposób nakreślała to, skąd to danie się wzięło, co było jego inspiracją. A teraz usłyszeliśmy tylko, co jest z czego, bez żadnego kontekstu i choćby wskazania województwa, z którego to danie pochodzi. Tyle z jakichś takich wad i zastrzeżeń. Poza tym jednak pełen zachwyt i same plusy. Jedzenie każdorazowo świetne, zawsze z użyciem bardzo dobrego produktu, czego najlepszym przykładem była chyba sarna i czasem też zaskakujące, tak jak te fujarki pastusze. Także dalej jestem zachwycony i dalej uważam, że jest to najlepsza restauracja w Warszawie. A dlaczego? O tym zaraz. Najpierw powiem o kosztach. W normalny miesiąc, kiedy prezentowane jest tylko jedno województwo, do wyboru mamy zestawy degustacyjne złożone z 4, 5 lub 6 dań i wtedy cena takich zestawów to odpowiednio 100, 120 lub 140 zł. W październiku, czyli w tym miesiącu, kiedy jest to the best of, możliwe jest zamawianie tylko i wyłącznie zestawu złożonego z 6 dań i on już kosztuje 160 zł. Dodatkowo płatna jest niestety woda, a także chleb. Oczywiście w Bez Gwiazdek znajdziecie też spory wybór win, możecie je zamawiać zarówno na kieliszki, jak i jako pairing do menu degustacyjnego, czyli wtedy do każdego dania macie dopasowaną degustacyjną porcję wina. Ceny za zestaw degustacyjny uważam za naprawdę korzystne i atrakcyjne, zwłaszcza w porównaniu do innych tego typu miejsc w Warszawie, no bo taki produkt, takie dania i takie zaskoczenie kosztuje zazwyczaj troszkę więcej. Jasne, dalej to jest sporo pieniędzy i raczej nie wydaje się ich od tak, ale
jeśli ktoś jest fanem dobrego jedzenia i chce na przykład świętować jakąś okazję w Bezgwiazdek, albo po prostu jest turbo ciekawy, co te menu degustacyjne skrywa, no to będzie to dobry wybór jak najbardziej i w takiej dość korzystnej cenie. No i dobra, dlaczego uważam Bezgwiazdek za najlepszą restaurację w Warszawie? Mam ku temu przynajmniej 3 powody. Po pierwsze i chyba najważniejsze, zawsze korzysta tutaj się z dobrego jakościowo produktu, lokalnego produktu sprowadzanego od małych, sprawdzonych dostawców. Składniki są więc tak świeże, jak jest to tylko możliwe, co się przekłada na to, co można z nich wyciągnąć, a więc na smak całego dania. To właśnie produkt stoi tutaj na pierwszym miejscu i nie jest on przysłaniany przez stopień skomplikowania dania. Jest ono zawsze efektowne, ale raczej efektowne w swojej prostocie. Po drugie, mimo tej prostoty jest tutaj miejsce na pomysłowość. Wiele dań zaskakuje przez formę podania lub przez połączenia tekstur, smaków czy samych składników. No a trzeci powód to to, że Bezgwiazdek w porównaniu do wielu innych wykwintnych restauracji wydaje mi się najmniej pretensjonalne, najbardziej bezpretensjonalne. Atmosfera w lokalu jest mniej spięta i nadęta, a same dania nigdy nie szokują dla samego szokowania i nigdy technika, która była potrzebna do przygotowania tych dań, nie stoi na pierwszym planie i nie przysłania innych elementów. Zawsze najważniejszy jest smak samego dania, dzięki czemu z jedzenia ja sam odczuwałem największą przyjemność. Oczywiście jest duża szansa na to, że te 3 powody, które wymieniłem, można przypisać też do kilku innych warszawskich restauracji. Tutaj w Bezgwiazdek jest jeszcze to, że te 3 powody, które wymieniłem, spaja jeszcze talent szefa kuchni oraz zgranie całego zespołu, co przekłada się na naprawdę fenomenalny efekt. Ale oczywiście nie wszędzie jadłem, też nie uważam, że jestem jakąś alfą i omegą, także jeśli macie jakieś swoje najlepsze restauracje w Warszawie, no to wymieniajcie je w komentarzach. Czekam na to. Część z nich pewnie uda mi się w bliższej lub dalszej przyszłości sprawdzić. A na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się ten film podobał, no to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.